Jaka szkoda, że nie idziemy w różnych eksperymentach na całość i tylko takie partyzantki jakieś są uprawiane. W telewizji rządowej program realizowany przez pana redaktora Pawlickiego takim był świadkiem takiego eksperymentu. Otóż pan redaktor Pawlicki podał informację, że pan Ryszard Petru został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Zgromadzona w studio publiczność potraktowała tę rewelację jako rzecz zwyczajną. No i gdyby pan, dopiero kiedy pan redaktor Pawlicki powiedział, że to wiadomość jest fałszywa, zmyślona, no to dopiero pani posłanka Nowoczesnej demonstracyjnie opuściła studio i zapowiedziała, że będzie złożona skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na postępowanie pana Pawlickiego, który tam przy pomocy fałszywych wiadomości chciał zdyskredytować pana Petru. Robert Penn Warren w znakomitej powieści Gubernator opisuje taką scenę, kiedy Jack Burden po stwierdzeniu, że adorowana przez niego Anna Stanton została kochanką gubernatora Starka, wsiada do samochodu i bez celu jedzie na zachód i jadąc na zachód rozmyśla, kiedy to ludzie jadą na zachód i między innymi dochodzi do wniosku, że wtedy, kiedy dostaną wiadomość, uciekaj, wszystko wykryte. Ciekaw jestem, gdyby taką wiadomość naszym umiłowanym przywódcom ktoś przekazał jednocześnie tego samego dnia, o tej samej godzinie. Ciekaw jestem, jaki ruch kadrowy by powstał nie tylko w różnych instytucjach, ale przede wszystkim na autostradach i innych drogach wiodących ku przejściom granicznym. Natychmiast by się tam zaroiło od rozmaitych limuzyn, kto wie, czy by nie szturmowano lotnisk i tak dalej. Szkoda, że tylko pan Pawlicki się zdobył na taki eksperyment, ale nie traćmy nadziei, może jakiś żartowniś coś takiego tutaj wykombinuje i dopiero byśmy mieli piękne widowisko. Tym bardziej, że tutaj w Warszawie zatrzymania się mnożą w związku z aferą reprywatyzacyjną. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz oczywiście nic o tym nie wie, bo skąd by tam wiedziała. Przecież ona do wyższych rzeczy jest stworzona. Jak wiadomo, przeżywała różne ekstazy z Duchem Świętym samym, więc gdzieżby się zainteresowała jakimiś złodziejami, którzy tam jakieś przekręty przy nieruchomościach kombinowali. Ale to jeszcze nic, proszę Państwa, w porównaniu z tym, że wreszcie jak grom z jasnego nieba gruchnęła opinia grafologów z Instytutu Jana Sena w Krakowie, którzy opublikowali, przedstawili ponad 200-stronicową ekspertyzę oceniającą dokumenty podpisane przez tajnego współpracownika Bolka. No i z tej ekspertyzy ponad 200-stronicowej wynika, że Bolek to Lech Wałęsa, były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, nasz kukuniek. No i zapanowała konsternacja, bo Lech Wałęsa wyraził opinię, że grafolog bez przymusu to takiej opinii by na pewno nie wydał. Najwyraźniej sobie wyobraża, że cały ten Instytut Krakowski został podłączony do prądu przez okrutnych siepaczy z IPN-u. No i jak już tam wysokie napięcie zostało włączone, to wtedy wszystko podpisywali, co im tam podsunięto i tak, że ta ekspertyza tylko niewiele ponad 200 stron ma, mogłaby mieć 2000 w takich sytuacjach. No ale nic. Lech Wałęsa
Na razie nie wylęgła mu się w głowie żadna nowa koncepcja, ale to jeszcze nie powiedzieliśmy tutaj ostatniego słowa, tylko powiedział, że nie będzie na razie tutaj się odwoływał, chyba że do jakiegoś międzynarodowego ciała niezależnego, albo poczeka, kiedy się zmieni władza, no i wtedy niezawisłe sądy będą prawidłowo działały. Rozumiem, że teraz działają nieprawidłowo, co przedstawiam pod rozwagę panu sędziemu Waldemarowi Żurkowi z Krajowej Rady Sądownictwa, który twierdzi, że sądy bronią swojej niezawisłości, a skoro bronią niezawisłości, to znaczy działają, do tej pory działały prawidłowo, skąd taki brak wiary u naszego kukuńka w niezawisłość sędziowską? Przecież tylu sędziów stoi na nieprzejednanym gruncie niezawisłości, także pan prezydent Wałęsa nie musiałby czekać na zmianę władzy, żeby sądy znowu działały prawidłowo. No ale jak to będzie, jak władza się zmieni, to dlaczego sądy będą działały prawidłowo? No, najwyraźniej niezawiśli sędziowie dostaną inne rozkazy, na przykład takie, żeby wypucować pana Lecha Wałęsę, żeby znowu stał się czysty jak łza. Proszę państwa, w obliczu tej ekspertyzy ponad 200-stronicowej, no, zapanowała konsternacja również i w salonie. Salon jeszcze nie wie, co myśli, dlatego że Sanhedryn jeszcze nie zdecydował, więc niektóre autorytety moralne próbują, że tak powiem, na własną rękę w sukurs iść panu Wałęsie. Legendarny pan Władysław Frasyniuk w ten sposób sobie wykombinował, że przyjdzie w sukurs, że powiedział, że Jarosław Kaczyński nie będzie bohaterem. No pewnie, skoro pan Frasyniuk legendarny tak mówi, to pewnie tak będzie, no ale to nie znaczy, że Lech Wałęsa jest czysty jak łza. Podobnie pan książę Małżonek. Książę Małżonek powiedział, że Lech Wałęsa będzie miał pomnik. O, to się zdarzało, to nie jeden miał pomnik. Stalin ile miał pomników? W każdym mieście miał pomnik. Lenin to jeszcze do dzisiejszego dnia ma pomniki, więc to jeszcze też o niczym nie świadczy. Proszę państwa, z tej ekspertyzy wynika, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa bodajże do roku 76. Otóż ja podejrzewam, że Lech Wałęsa w 76 roku tylko dlatego przestał być tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, bo od Służby Bezpieczeństwa został przejęty przez wywiad wojskowy. No i przez wywiad wojskowy, od wywiadu wojskowego otrzymał zadanie przeniknięcia do wolnych związków zawodowych, no i to mu się udało. Dzięki temu w 80 roku został przywódcą Solidarności. No a później został prezydentem, laureatem Nagrody Nobla i prezydentem. To Lech Wałęsa to jest ilustracja tego, co może zrobić współczesna propaganda z ludźmi, że z każdego można wykreować człowieka i nawet autorytet moralny. No i amerykańska propaganda, i żydowska propaganda, no i nasza tutaj tubylcza propaganda swoje zrobiła i tylko jedna, no nie ona jedna, ale tylko Oriana Fallaci nie dała się na to nabrać, bo od razu przejrzała na wylot Lecha Wałęsę, że to jest megaloman i kretyn. Tyle tylko, że i ona też tego nie, tych swoich rewelacji nie ogłaszała publicznie, żeby nie szkodzić, kierując się zasadą jeszcze starożytnych tych lekarzy, primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzić. Proszę państwa,
Niestety, no, nie obejdzie się bez chyba powołania jeszcze jednego, tak jak zresztą przewidywałem, jeszcze jednego zespołu grafologów, którzy będą sprawdzać tych pierwszych grafologów. Zapowiada to, można taki wniosek wyciągnąć z deklaracji pana profesora Jana Widackiego, który jest pełnomocnikiem naszego kukuńka. Pan Widacki twierdzi, że ta ekspertyza to niczego nie kończy, niczego w ogóle nie zamyka. Jasne, że tak, będziemy szli w zaparte. Ciekaw tylko jestem, z jaką koncepcją, jaka koncepcja wylęgnie się w głowie pana prezydenta, dlatego że no, bo już po koncepcji, że Bolek to była marka urządzenia podsłuchowego, to już trzeba by wymyślić jakąś mocniejszą rzecz. Proszę Państwa, podczas kiedy tutaj w naszym nieszczęśliwym kraju no nie wiemy, co myśleć w sprawie kukuńka, tymczasem w Ameryce walka klasowa się rozpala, jak to w miarę postępów socjalizmu. Niedawno pani Ciccione, zwana inaczej Madonną, używająca pseudonimu Madonna, zwierzyła się opinii publicznej, że nosiła się z zamiarem wysadzenia czy zniszczenia Białego Domu z tym znienawidzonym Donaldem Trumpem w środku. Ciekaw jestem, przy pomocy jakich narzędzi chciała to zrobić. Muszę się tutaj wyekskuzować, bo doszły do mnie wiadomości, że kobiety mają do mnie pretensje za użycie sformułowania cipki. No, rzeczywiście takiego sformułowania użyłem, ale to był cytat. To był cytat. Przecież panie demonstrujące przeciwko Donaldowi Trumpowi, przeciwko tej męskiej, szowinistycznej świni, groziły mu właśnie cipkami i to słowo wypisały na transparentach. No więc ja tylko opowiadam, ja tylko cytuję. Nawet byłem zaskoczony, że cipki są dobre nawet na znienawidzonego prezydenta Trumpa, ale wynurzenia pani Ciccione dają do myślenia, nie taki użytek można z nich zrobić, więc to wszystko dopiero przed nami. Męskie, szowinistyczne świnie myślą, że to służy tylko do jednego, a to nie, to może służyć jako broń, kto wie, czy nie skuteczniejsza od broni jądrowej. Więc wszystko, proszę Państwa, przed nami, jakieś nowe strategie cipkowe zostaną jeszcze tutaj obmyślone. No i w tej sytuacji przyszłość Stanów Zjednoczonych jawi nam się pod wielkim znakiem zapytania, bo jak tak dalej się sytuacja będzie rozwijała, to kto wie, czy nie wybuchnie tam druga wojna secesyjna, tym razem na cipki. No to będzie dopiero widowisko. Mam nadzieję, że telewizja będzie to transmitowała w czasie rzeczywistym. No i te transmisje to taką widownię przyciągną na świecie, że nawet fajerwerki z okazji Nowego Roku nie będą się mogły taką widownią wielką wylegitymować. Ale przechodząc tutaj na grunt europejski, no to wywiad, jakiego udzielił pan Ted Matlock brytyjskiej stacji BBC, nie pozostawia wątpliwości. Ten pan Matlock jest kandydatem na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej. No i wyraził nadzieję, że wyraził obawę, właściwie nadzieję, że euro nie może nie przetrwać dłużej jak 18 miesięcy, a kto wie, czy Unia Europejska przetrwa. Proszę Państwa, to pokazuje, że nie tyle odzwierciedla pragnienia przyszłego ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, co odzwierciedla raczej zadania, które on ma tutaj do wykonania. Najwyraźniej intencją nowej administracji amerykańskiej jest powrót do stanu poprzedniego.
Przypominam, że stan poprzedni polegał na tym, iż współpraca europejska odbywała się według formuły konfederacji, to znaczy porozumienia państw. Tymczasem traktat z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku, odszedł od formuły konfederacji na rzecz formuły federacji. Zamiast porozumienia państw proklamował państwo związkowe. No a traktat lizboński to państwo związkowe jeszcze bardziej umocnił, proklamując nowy podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Unia Europejska. Ciekawe, że jeśli trafnie odczytuję tę intencję nowej administracji amerykańskiej, to ona wychodzi naprzeciw pragnieniu przynajmniej niektórych europejskich narodów, a w tej sytuacji misja nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej ma wielkie szanse powodzenia. Ciekawe, że chyba docenił to również pan Donald Tusk, który nawet publicznie się wypowiedział na ten temat, ofukając nową administrację amerykańską. No ale skoro Donald Tusk fuka na prezydenta Donalda Trumpa, to znaczy, że to jest poszlaka, że intencje nowej administracji amerykańskiej w sposób zasadniczy rozmijają się z intencjami biurokratycznego brukselskiego establishmentu. A skoro tak, no to już wiemy, czego się trzymać, zwłaszcza, że znienawidzonego prezydenta Donalda Trumpa będą atakowały postępowe kobiety, i to przy użyciu nowej broni, po której niejednego jeszcze możemy się spodziewać.